witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witamy wszystkich tych, którzy siedzą przed laptopami, przed komputerami i swoimi monitorami. Mamy nadzieję, że dzisiaj fajnie się pobawicie, ale na pewno coś fajnego nauczycie się ważyć, więc zostańcie razem z nami. A znajdujemy się w restauracji Kroatia w Rybniku. Jak zabawa, to zabawa, jest nadzieja, że z całą naszą fajną paczką zabawicie się. Gotowo dzisiaj zaśpiewamy i zagromy zaś, więc pięknie z wami się witamy, to zabawy czas, więc zaproszamy was i będźcie tutaj z nami co czas. My do was chcemy grać i spędzać czas, fajny czas. Nigdy nie żałujcie, no, swy gorkie brawo, to wos my tu są. Bo przeca nie wiesz, nie, kej zaś trafimy się. A jak czas zabawy minie, to jest nadzieja, że wiatręki ze brzuchowa zawsze pamiętać będzie się. Gotowo przeca nasze serca, to do was my dziś są. Więc zaczynamy, wyjdźcie z nami, miło będzie nam. Więc zaproszamy was i bądźcie tutaj z nami co czas. My do was chcemy grać i spędzać czas, fajny czas. Nigdy nie żałujcie, no, swej gorki brawo, to was my tu są. Bo przeca nie wiesz, nie, kej zaś trafimy się. My zaproszamy was i będźcie tutaj z nami co czas. My do was chcemy grać i spędzać czas, fajny czas. Nigdy nie żałujcie, no, swej gorki brawo, to was my tu są. Bo przeca nie wiesz, nie, kej zaś trafimy się. Witamy wszystkich jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Moi kochani, ja, muzyka, będzie nam towarzyszyć przez całki czas. Także myślę, że i teraz jeszcze do was zaśpiewamy. To w życiu normalne jest, bo przeca dzisiaj niełatwo je żyć. Ale jak ino przy sobie swa miłość mą, to wiesz szczęśliwo i serce mu dą. Serce chcę być przy tobie, bo moje serce przy tobie chcę być. I oto bez ciebie nic zrobić nie mogę, bo moje serce przy tobie chcę żyć. Przy tobie, bo moje serce przy tobie chcę być. I oto bez siebie nic robić nie mogę, bo moje serce przy tobie chcę żyć. We'll be right back.
życie je łatwiej iść, jak się przy sobie ta połówka mą. Bo ona zawsze przytuli, jak w życiu źle, bez to do doni me serce się rwie. Przy Tobie, bo moje serce przytuli chcę być. I oto bez Ciebie nic zrobić nie mogę, bo moje serce przy Tobie chcę żyć. Przy Tobie, bo moje serce przytuli chcę być. I oto bez Ciebie nic zrobić nie mogę, bo moje serce przy Tobie chcę żyć. Bo moje serce przy Tobie chcę żyć. No toż jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie was witamy. Przypomnimy ino, że goszczymy w restauracji Kroatia w Rybniku. Moi kochani, to, że nos widzicie, to, że nos słyszycie, to wszystko zasługa Kajot Studio, Krzysztof Jojko, za co serdecznie dziękujemy. No a oglądać też możecie nos dzięki portalowi Ajk Nurów. Także pięknie, wszystko dzisiaj dopięte na ostatni guzik. A co będziemy ważyć, toż myślę, że za chwileczkę się dowiecie, bo już łączymy się z drugą stroną. Damian, Damian, czyś ty tam już jest? Chyba ja. Już chyba widać się tam, czy słychać mnie. O, bo to coraz... Jest słychać? Dobrze. Dzisiaj witam wszystkich was po długiej nieobecności, bo my tak całe lato kaś tam bywali, kaśmy tam jeździli. No i ten koronawirus nas zmuszał do tego, że jest całkiem inaczej niż miał być. Ale mniejsza z tym. Dzisiaj chcemy wam coś zrobić do jedzenia, pokazać jak zrobić do jedzenia. Chcemy też o czymś pogadać, bo na tydzień będą już u nas inni goście też. Będzie kucharz, nie będę ważył jo, ale będzie kucharz, który będzie też sam ważył. Jest to mój przyjaciel z restauracji Taka Ryba w Suminie. I będzie on pokazywał coś takiego wykwintnego, bo on robi takie rzeczy same, nie tak proste jak w Chorwacji, ale takie same jak jakieś takie wykwintne amaro czy tam cośkolwiek. Także coś będzie coś innego. Jak mi napisał, co będzie robił, to ja się tak na to patrzę i mówię sobie, Boże, co to jest. Bo ja robię kuchnia zwykło, prosto, szybko przede wszystkim. I dzisiaj chciałbym zaprezentować, jak zrobić szybkie danie, może nie, ale bez ciężkiej roboty. Więc będzie to boczek pieczony w piekarniku z przyprawami, ze chrupką skórką. I to jest bardzo proste do roboty, bo 3 minuty robicie go, 2,5 godziny go pieczecie, nie patrzycie do piekarnika, zastawiacie na 200 stopni, się tam są piecze i potem wyciągacie już i jest wtedy chleb do tego i już jest dobre. Chciałbym pokazać, mam za kawałek boczku, nacinamy ten boczek na posprzek, żeby no potem fajne wychodziły kostki do chrupania. I to jest tak proste, że aż niemożliwe. Nacinamy ino skóra. I do tej skóry właśnie jest co? Sól. Druga strona też sól. Posolić. Domy jakoś przyprawa do grilla. Żadnych soli zmiękczających, żadnych innych rzeczy. O, i w też parę nacieramy cały ten boczek.
wszystkie. O, jedna struna. Drugą struną, żeby fajnie woniało, smakowało. I to prędko było. Tak to jest zrobione. I teraz nic ino. Dobrze fanki. Przykrywamy go po złotku. Na pierwszą godzinę w pieczeniu. O, półtorej godziny w pieczeniu. Po półtorej godzinie ściągamy po złotka, żeby nam się fajnie zabrunutniała ta skóra, żeby nam się skóra upiekła, żeby była chrupko, fajno. I to dołożymy do piekarnika, tak to jest. Za półtorej godziny wyciągamy ta pozłotka. Jeszcze godzina toczymy na 180-200 stopni. Robi się chrupkie, smaczne. Zaraz pokażę, jak to wygląda, bo to jest magia telewizji. Teraz to dołożymy do piekarnika. Patrzcie. A. Już mam. Magia telewizji. To jest na życzenie. Ja tu przyszła za tym zapachem. Jest to na życzenie Klaudii zrobiony. Stoi tam i czeka i wonio. Jest przygotowany. To wygląda skórka chrupiąco. Skosztuj. Ja wam powiem, naprawdę wonio. No nie będę ci tu teraz palcami w tym macać. Ja się po tym spróbuję. Naprawdę, ale wonio przepięknie. Ale to jest nasze jedno takie danie. A też mamy do was niespodzianka. Dzisiaj u nas gościem takim specjalnym jest Ania. Ja sam szukam po całej Polsce kogoś, co po chorwacku nam śpiewa. Dobry wieczór Państwu. A tu się okazało, że mamy dziewczyna, która nam zaśpiewa po chorwacku. Z pięknym głosem. Piękno oczywiście też jest. Dzisiaj nam zaśpiewa po chorwacku, więc nie tylko będziemy mieć dania i muzyka śląsko. Będziemy mieć też dania chorwackie. I będę mieć też muzykę chorwacką. Więc Aniu, dziękuję, że przyjechała do nas. Ja również dziękuję. I czekamy teraz na siebie, aż nam zaśpiewa coś fajnego. To ja jeszcze chciałam dwa słowa do tego powiedzieć. Ania jest z nami, także myślę, że nie ino to, że będziecie nos słuchać, nie ino to, że będziecie patrzeć to, co Damian waży, ale myślę, że wspaniała muzyka, wspaniały głos i przede wszystkim wspaniałą osobowość poznacie. A myślę, że Anię znacie, bo my znamy już bardzo, bardzo długo, ale w innej odsłonie, właśnie dzisiaj w restauracji Kroatia. Klaudiu, dziękuję za tak serdeczne powitanie mojej osoby skromnej. Lebo stoi słowo zakona, niti żadna plika, wisze nie mam wazducha, uczam poręcz zabowa, bomba je u grudima. Ja nie znam, jak go podnosim, ustaję do tebe, dolazim, negdje oko pola dwa, nie ma nigdzie nikoga. Ore Twoga ulaza, bomba je u grudima. Rana, rana jest nebo, dolazi krwa kisza wraka. Otwori rano moja, gdzie si ty? Rana, rana jest nopec, dolazi pored mene život, dolazi rano moja, gdje si ti, rano moja, gdje si ti. Da se kupi nowa sudbina. Ja to niszam skupio, uzalud sam probao, mlado sam potrošio, samo tebe sanjao. Pusti da te zagirlim i u sebi pat
wiatru oświetlim. Chile świeca modlisza, ni te ni samotisza, jer ljuba bostala, tu na twoim uznam ma. Rana, rana jesen nebo, dolazi prva kiša vrata, otvori rano moja, gdje si ti? Rana, rana jesen opet, dolazi pored mene život, prolazi rano moja, gdje si ti? Rana, rana jesen evo, dolazi prva kiša vrata, otvori rano moja, gdje si ti? Rana, rana jesen opet, dolazi pored mene život, prolazi rano moja, gdje si ti? Rano moja, gdje si ti? Pięknie, dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. To nie wszystko, co dzisiaj przygotowałaś. Do wszystkich widzów tych, którzy nas oglądają tam po drugiej stronie ekranu. Także dziękujemy serdecznie, a to z kuli tego, że Damian też ma coś do powiedzenia. Posłuchajcie. Chciałbym coś powiedzieć na temat tego właśnie zdjęcia samą na stole. Jest to zdjęcie Oliwki. I ta dziewczyna jest choro. Zbieramy na niej pieniądze, zbieramy na niej, fundacja zbiera pieniądze, my nawet zbieramy kapsle, zakrętki, inne rzeczy. A akurat dlatego, że też urodziła się w tym samym czasie, co moja wnusia, pierwsza wnusia moja. I urodziła się tak samo, leżały na sali moja synowo i właśnie mama Oliwii. I dziewczyna jest choro, dziecko jest chore, lekarstwo kosztuje przeszło 9 milionów. Zbieramy, co i namogiemy, żeby i pomóc. Nawet ostatnio dzisiaj widział, że jędrowcy śpiewali do Oliwki. Są zjazdy motorowe, różne ludzie zbierają, co mogą, żeby pomóc. 9 milionów przeszło za lekarstwo. Nie wiem, kto to wymyślał, ta kocyna, ale jest to katastrofa, żeby pomóc dziecku. Jest do mnie taki, mam taki żal troszeczkę do tego, że nasi włodarze, nasz prezydent, premier i inni wszyscy, czy to są z PiS-u, czy z PO, czy z jakichś innych opcji politycznych, to jest obojętnie, ale że oni, że dziecko się ma urodzić, może z aborcji, nie wszystkiego, nie, jak się urodzi, to zostawiają to dziecko na pastwę losu. Mnie się wydaje, że powinni im coś też tym dzieciom pomóc. Obudźcie się i pomóżcie też dzieciom, bo one czekają na wasza pomoc, a wy tam się ino w tym Sejmie wadzicie między sobą, a ludzie czekają. Jest żol, aż mi się zaczynają pomału oczy pocić, więc przestanę tak gadać. Więc ja myślę, Damian, że najważniejsze jest to, że wśród oglądających na pewno są ludzie o wielkim sercu, tacy, którzy na pewno znajdą w sobie na tyle miłości, na tyle dobrego słowa, żeby przekazać ta informacja dalej, a myślę, że wspólnymi siłami wszystko się uda i mamy nadzieję, że ta sprawa, o której go dał Damian, czyli sprawa małej Oliwki, zjedzie bardzo daleko i będzie wielki odzew. No pamiętacie chyba jeszcze, jak w Knurowie było dziecko, które było chore i zbierali się i nazbieraliście wszyscy. I dziecko ma lekarstwo, więc dlatego... Franka wszyscy pamiętają. No. Także myślę, że naprawdę jest tyle bardzo dobrych ludzi. A pamiętajcie, że każdy grosz, kosz do złotówka, jedna do drugiej, jak się... Kosz do zakrętka. Pomogą. Naprawdę, mamy tyle możliwości. Jakie macie jakieś zakrętki, nakrętki, kapsle, przynoście to do nas. My to zbieramy i założymy. Ostatnio mój syn zawiózł całego busa nakrętek, co właśnie... Jego znajomi przywieźli do jego kumple, jego znajomi do nas poprzynosili ludzie, z którymi dziękuję za to przyniesienie tych nakrętek. Myślę, że jeszcze doniesiecie. My tu te nakrętki nic nie kosztują, prawda? No właśnie, i tak, to jest i tak. Darmo, a możemy pomóc, nie? Także zachęcamy wszystkich bardzo, bardzo gorąco. Nazbierali dopiero prawie 2 miliony, kaj tam jeszcze 9, więc ludzie, pomogajcie. Jak możecie, pomóżcie. Za to dziękujemy.
My też będziemy pomagać, także pamiętajcie o Oliwce. A już teraz kolejny przerywnik muzyczny w wykonaniu wspaniałej Ani. Posłuchajcie. Ubieg płameny, da ostrony, diagoda krenę, to ponesę. Godina dwie, dane sprawy, uklobi serce, wieruj mi. Amatery, na oczy, nie znam katobi. Stara kusza, stary krok, ja nie znam nasz, ta sada liczy to. To i moje, was na bilo nie dam ja. Nikome to, stara kusza, stary krok. Ja nie znam nasz, ta sada liczy to. To i moje, was na bilo nie dam ja. Nikome to. Bogu da ode, kosna gdzie, godinu dwie da ostanem, nie może proćni jeden dan, a da za te nie upitam. Amatery na oczy, nie znam kakobi. Stara kusza, stary krok, ja nie znam nasz, ta sada liczy to. To i moje, was da bilo nie dam ja. Nikome to, stara kusza, stary krok. Ja nie znam nasz, ta sada liczy to. To i moje, was da bilo nie dam ja. Nikome to. Ja nie znam nasz, ta sada liczy to. To je moje, was za bilo nie dam ja. Nikome to, stara kusza, stary krok. Ja nie znam nasz, ta sada liczy to. To je moje, was za bilo nie dam ja. Nikome to. Nikome to, nikome to. Pięknie, Ania. Ja ci powiem, że ją słyszę już te brawa tych widzów, którzy znajdują się po drugiej stronie. Także dziękujemy ci bardzo serdecznie, ja ale nie żegnasz się na zawsze. Absolutnie. Nie, nie, wrócisz jeszcze do nas. Oczywiście. Ja? Super, dziękujemy pięknie. A ja teraz zaproszę tutaj moja mama na zot, a to z kuli tego, że też wam coś od siebie zaśpiewamy. Przypomnę mi, no, że znajdujemy się w restauracji Kroatia w Rybniku. Nad całością czuwo Krzysztof Jojko, Kajot Studio. No i oglądacie też oczywiście dzięki portalowi informacyjnemu i Knurów. A my mamy do was piosenka, tako nasza, tako z jodłowaniem. Piosenka Jodłuj i ty! Zabawa wokoło to jest ten czas.
cieszy nos. Klackajcie we ręce na roz, dwa, trzy. Nie gańbuj się więcej, bo się i śmiej. Na lewo, na prawo, do góry, w dół. Byś nie zapomniał, żeś tu z nami był. Do przodku, do zadku i jeszcze raz. Pamiętaj, po coś tu w los. Śpiewajmy wesoło, olere, zawodmy się w koło, olere, niech koszty zawoła, olere, Joza, Jodmu, ja i ty. Olere, olere, olere. Lepsze, bo to ten czas. Śpiew ty się gaśnie się, to cieszy nos. Klackanie we ręce na roz, dwa, trzy. I śmiechuje więcej, muzyka brzmi. Na lewo, na prawo, do góry, w dół. Byś nie zapomniał, żeś tu z nami był. Do przodku, do zadku i jeszcze raz. Pamiętaj, bo coś tu w los. I wszyscy śpiewajmy wesoło, olere, ulau. Zawodmy się w koło, olere, ulau. Niech każdy zawoła, olere, ulau. Joza, Jodmu, ja i ty. I wszyscy śpiewajmy wesoło, olere, ulau. Olere, ulau. Olere, ulau. Niech koszty zawoła, olere, ulau. Joza, Jodmu, ja i ty. I wszyscy. Olere, ulau, olere, ulau, olere, ulau. Olere, ulau. Olere, ulau. Olere, ulau, olere, ulau, olere, ulau. Joza, Jodmu, ja i ty. Olere, ulau, olere, ulau, olere, ulau, olere, ulau, olere, ulau, Joza, Jodmu, ja i ty. I wszyscy. Olere, ulau, 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 Joza, Jodmu, ja i ty. Jodmu, ja i ty, olere, ulau. Jodmuj i ty, to piosenka, ta była specjalnie do was, a już teraz przenoszymy się. Patrz, na a ja się posiłkuję jeszcze taką fajną rybką, no bo za chwilę będziemy ważyć razem z Damianem, szefem restauracji Kroatia w Rybniku. No toż przenoszymy się na drugą stronę. A ja wam sam chcę zrobić coś dobrego, bo się fajnie śpiewały, więc będziemy wam robić coś innego. Wiem, że Kasia zawsze goda, że uwielbia chrobłoki, więc zrobimy im coś z krewetkami, żeby miała te swoje kochane chrobłoki. Znaczy każdemu smakują mnie tak samo, ale dzisiaj coś innego. Dzisiaj robimy krewetki z sirozu. Więc już no, zaczniemy piec sirozo. Sirozo wydobyło z siebie smak hiszpańskiej kiełbasy, właśnie hiszpańskie kiełbasy. W Chorwacji tak samo jest kiełbasa robiona z papryką, podobno do chirozu, właściwie prawie to samo jest. Nie widzicie tam tego właśnie w garcu, ale tu jest kolor oddobo swojej papryki, czerwony. To sobie no podpieczymy troszkę, żeby dała swojego zapachu. Damy też krewetki. Słuchaj, Damianku, ja się czuję zobligowany do tego, boś ty padał, że to skulimie te chroboki. Tak jest. No właśnie, bo jowo muszę powiedzieć, że te chroboki to jest bardzo, bardzo pyszna potrawa, jako Damian nam sam tutaj może zaserwować. Staramy się robić i zrobić dobrze działucho. Tak, no właśnie. No także się już przypiekają, kiełbasa się już
Sirozo przypieko, żeby miała bardziej aromat jeszcze. Dołożymy do tego pomidorów z puszki. Trochę pyrsko. Zaczyna trochę skwirczeć, jak słyszycie zapewne. Słyszycie. Domy też bazylię. Powiem ci, mamo, że ja nie wiem, czy ja przyszła za zapachem. Albo za mną. A za tobą to na pewno, bo to ja była pewna, że Kai, wunio, tam na pewno będziesz. Ale właśnie chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy za zapachem, czy za głosem, ale na pewno było warto. No właśnie, czujesz to, jak to wunio, no to jest niemożliwe. Czuję. A wiesz, że ja też lubię w kuchni siedzieć, nie? No to chodź, ale ja też. A ten czosnek, jak to idzie. No właśnie, ale wszystko. Teraz ta bazylia coś tu dodał, to Bazylia, no właśnie. I to tyle właśnie, prosto, potrawa. Szybko, tak w Chorwacji się robi. Nie się spędza cały dzień nad garcami. No właśnie, to nie tak jak u nas, nie, że te rolady trzeba od rana swijać, trzeba tam do niej dać, żeby ona dobrze wyglądała i dobrze smakowała. A tutaj szybko, prędko, rozdwa, rach, ciach do tyglika i już mocie. Ale widzisz, w Chorwacji mają takie mięso niedzielne, tak my mamy rolada z kluskami, to oni mają pastizada z gniokami. Gnioki to są, wiadomo, tak oby nasze kluski, no mniejsze. A pastizada to jest mięso wołowe filowane pancettą albo boczkiem, marchewką. Jeden dzień zalite są octem i winem czerwonym i na drugi dzień się dusi to z figami, z śliwkami, z cebulą, czosnkiem i wszystkimi innymi warzywami przez 2,5 godziny w tym winie. To taki aromat jest, że aż po wszystkich kubkach smakowych chodzi. No właśnie, to ja myślę, że póki co, żeby tutaj za fest nie namieszać, to następnym razem se możemy zrobić taką potrawę, o której sam przed chwilą Damian padł. Krewetki domy do tego. To są te moje ulubione chroboki. Chroboki twoje. Wiesz co, mamo, ja się na chwilę stąd straca. Przyjdę, jak będzie fertik, ja? No właśnie, sam trochę wunio, trochę pyrsko. A ty zaglądaj, co mi w doma powiesz, jak to także było. Także nie, no Kaj, tam dziołko. Ja sam wola przyjechać, także was też oczywiście zachęcam do tego, co byście sam przyjechali i spróbowali tych przepyszności, które sam nam Damian serwuje. A w międzyczasie chciałem pozdrowić moja żona, co jest teraz w domu, bo jest choroboroka, ale... Pamiętam, mimo że sam tyle fajnych frelów koło siebie, ale pamiętam. Basia, życzymy ci wszystkiego dobrego i szybkiego powrotu do zdrowia, a żebyś się nie czuła zagrożona, to ja na chwilę znikam, wiesz? W tym wieku to już człowiek się nie czuje zagrożony, także już jest coraz gorzej ze zdrowkiem, więc teraz kino dobre jedzenie człowieka tak napędza do wszystkiego. Ale teraz jeszcze posolimy, choć już w tym sirozu jest trochę słoności i tak dalej. I w momencie teraski przełożymy, tu już ugotowany makaron. To jest taki makaron typowo chorwacki, włoski. Bo zawsze jest dylemat, chaj były pierwsze makarony w Chorwacji czy we Włoszech. A zgodnie z opowieściami Marco Polo przyjechał, był Włochem, ale przyjechał na Korczula. Korczula w tej chwili jest chorwacko. Przyjechał na Korczula, bo tam stąd pochodził Marco Polo i on... I on tam przywiózł pierwsze makarony z Chin. Włosi się przypisują, że to są od nich makarony. Chorwaci się przypisują, że to są od nich makarony. To jest tak jak kura, jajko. Rodyń do dziś nie wie, czy co było pierwsze, kura czy jajco. Ale z tym już dochodzimy. Teraz jeszcze pietruszku. Pietruszka w kuchni chorwackiej to jest podstawa. Także już prawie wszystko mamy. O, i to już będzie gotowe. A w międzyczasie, jak ją skończę sam ważyć, zaśpiewam jeszcze nasza Ania po chorwacku. A ja sam już przyciepna. Na talerz. O, na jeden. Jezus, ciepłe to. Trzeba jeszcze drugi raz powinąć. O, i na drugi talerz. O, tak. Teraz tu jeszcze inno fajnym syrem posypiemy. O, tutaj też. Jest szybkie danie chorwackie. Do postrojenia do mnie bazylia, bo tak nam pasuje do tego. No bazylia. O. Tu tak samo, jeszcze ten drugi talerz. I my możemy już jeść, do tego jeszcze będzie wino,
co mu nie pokazujemy, ale bije dobre wino, bije dobrą kolację. Zapraszamy wszystkich do nas na kolację, na krewetki, kalmary, mule i te inne rzeczy. A chciałem dodać jeszcze oprócz tego, że co z Chorwacją by mieli dużo wspólnego. Nasza firma zaczęła robić, może nie interes, ale współpraca z chorwackimi biurami nieruchomości. Ja bym to chciał kupić chałupa w Chorwacji, działka, czy wynająć dom długoterminowo, to zapraszamy, pomogamy w takich rzeczach. I to było wszystko z mojej strony. Idziemy teraz jeść, a teraz zaśpiewa jeszcze nasza Ania po chorwacku. Zaśpiewa, prowadzi ją Kasia Klaudia. Ja wam dziewczyny za to już bardzo dziękuję, żeście u nas się byli. Dziękuję Kajot Studio, Krzysztofowi Jojce. Jojko, dzięki też Adamowi Chwołkowi, który jest operatorem, nakręci wszystkimi tymi kneflami, żeby nas było słychać, widać i tak dalej. Dziękujemy wam za to. Myślę, że za tydzień spotkamy się zaś. I dziochy zaś pośpiewają, my coś ułożymy i że będzie miły wieczór. Dziękuję wam. Damian myśli, że tak prędko u domu się uciec, ale to nic bardziej mylnego, bo my go jeszcze sam wytargumy, myśla na same zakończenie. Na ta nasza strona, tak co obejrzy, jak sam mamy pięknie. No właśnie, a mamy pięknie z kuli tego, że jest z nami Ania. Już wam powiedziała, że Anię na pewno będziecie kojarzyć, a ja wam już podpowiadam skąd. Troszeczkę innym, właściwie to w blank innym repertuarze, razem z kapelą ze Śląska imienia Józka Poloka. Tak, rychtyk po śląsku. Ja. Widzicie, jak Ania pięknie godo po śląsku. No więc teraz... No bo ja jest stąd. No właśnie. Nie ma się co gańbić śląskiej gotki. Dokładnie. Trzeba to kultywować i dbać o to, bo to jakby nie było, jest nasze dziedzictwo. Właśnie, my się z Anią już tam na zadku troszkę pogadały właśnie o tej kulturze, o tych obyczajach, o tych tradycjach. Także my po śląsku, a Ania po chorwacku. Posłuchajcie. Nema, 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 nema te. Dach se ledi, život prestaje. Moja nada s tobom ne staje. Samo pušta želja ostaje. Crno oči, crno vojo sve. Dovele su me na ta nagle. Duša mi se noćas izvila. Ljubav s tobom prečica do dna. Crne oči dovele su me na ta nagle. Duša mi se noćas izvila. Ljubav s tobom prečica do dna. Oko mene tiho si vilo, u svoje me v ruke uželo. Što mi usne, što mi kažu ne, sve su moje snove srušile. Crne oči, crno vojo sve, dovele su me na ta nagle. Duša mi se noćas izlila. Ljubav s tobom prečica do dna. Crne oči dovele su me na ta nagle. Duša mi se noćas izvila, ljubav s tobom prečica do dna. Ljubav s tobom ubija.
Pięknie, pięknie, wielkie brawa. Ania, zostań razem z nami, no bo to już Poleków przyszedł czas na to, co byś się pożegnać. Damian Puć, no tak Ida, długo, Ida, że Ida. Cię prosiła, żebyś tutaj do nas przyszedł. Moi kochani, no i to już Poleku, będziemy się żegnać. Ja przypomnę mi, no, że gościliśmy dzisiaj w restauracji Kroatia w Rybniku. Nad całością czuwał Krzysztof Jojko Kajot Studio, a oglądaliśmy dzięki portalowi informacyjnemu IKNURów. No i oczywiście śledźcie stronka restauracji Kroatia, bo na pewno w najbliższym czasie zaś taki live się pojawi, zaś będziecie mogli się dowiedzieć, jak się co waży. Ja wam powiem, że ja bardzo skorzystam na tym, bo ja uwielbiam te potrawy, kiedy Damian nam rychtuje. Także śledźcie wszystko, śledźcie informacje, a na pewno zaś niebawem taki program pojawi się na stronce facebookowej i na YouTubie. Dziękujemy naszemu dzisiejszemu gościowi, czyli Ani, za to, że tak upiękniła ten nasz dzisiejszy live piosenkami pochodzącymi z Chorwacji. Ja wam również z serca dziękuję. A ja się cieszę, że mam taką przyjemność mieć tam trzy piękne kobiety, które nam śpiewają. Na mnie już Krzysztof patrzy, że trochę mu to nie pasuje, że no on dziękuję, dziękuję. Ale cieszymy się, że tam są, że śpiewają nam. Ja im zaważył. Do końca życia, jeden dzień dłużej. Dziękuję wam. No toż Damian podziękował dziołchom, toż ja podziękuję synkom, czyli Kajot Studio Krzysztof Jojko. Dziękuję mojemu ojcu, czyli Adamowi Chwołka, który czuwał nad dźwiękiem tutaj dzisiaj u nas. No i podziękowania też dla Krzysia, dzięki któremu będziecie mogli pooglądać zdjęcia z dzisiejszego live'a, a to też ważne. No toż co, żegnamy się, pra? A ja wam pokażę jeszcze coś ciekawszego. Właśnie, o. To jest ta strona, której wy nie widzicie, a jest, czuwają razem się, z nami. Przywitajcie się z wszystkimi, także za nasi operatorzy są. Jeszcze jednego brakuje, tam się schował Kasia za drzwiami. Z kamerą Kasia tylko. Ale jak żeście nie widzieli tym razem, to obejrzycie na pewno na przyszły roz. A my serdecznie wam dziękujemy i bądźcie zaś. No i godumy wam do zobaczenia.